Województwo podlaskie to region wielokulturowy. Niestety w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich co jakiś czas pojawiają się informacje o występowaniu tu zdarzeń o podłożu rasistowskim. Aby zmienić myślenie społeczeństwa na temat nietolerancji w naszym mieście, powstał projekt Białystok – Wspólny Dom. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Organizacje członkowskie przede wszystkim myślały o tym i troszeczkę baliśmy się narastającej wciąż opinii Białegostoku jako miasta nietolerancyjnego i najbardziej nietolerancyjnego w Polsce. I zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym faktem zrobić i nikt tak naprawdę z nas nie chce mieszkać w takim mieście. Stąd też pomysł na to, żeby powołać taką grupę, która zajęłaby się monitoringiem programu dla tolerancji, Białystok dla tolerancji, który został tak naprawdę stworzony i powstał. Natomiast w naszym odczuciu, mam nadzieję, że mylnym, nic się nie dzieje tak naprawdę, a jeżeli cokolwiek, jakiekolwiek kroki są robione, to są zbyt małe. Natomiast zjawisko nietolerancji cały czas rośnie. Opinia w Polsce niestety się nie zmieniła. Zostanie powołana grupa robocza, która zajmie się monitoringiem tego właśnie programu. Zobaczymy, co tak naprawdę zostało zrobione, jak zostało zrobione. Spróbujemy współpracować z miastem, co zrobić, by tak naprawdę tą opinię zmienić. Działania, które podejmiemy w ramach projektu Białystok – Wspólny Dom, wynikają z jednej strony z pewnych, nie powiem problemów, ale z pewnych zjawisk, które zachodzą w naszym mieście. Czyli takich zjawisk, które pokazują, że ta kontrola obywatelska może być ważnym czynnikiem w kształtowaniu polityki publicznej. I jej brakuje obecnie, a z drugiej strony też wynika z potrzeby naszego środowiska, czyli środowiska Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, która skupia ponad 60 innych organizacji działających na terenie miasta. I te potrzeby właśnie pokazują, że z jednej strony chcemy się uczyć, chcemy wchodzić w nowe rejony, które już w innych częściach kraju są bardziej eksplorowane i rzeczywiście pokazują, że są efektywnym instrumentem uczestniczenia w życiu społecznym. Chcemy się uczyć, ale też i chcemy stawać się takimi ekspertami, którzy będą mogli prowadzić tutaj na tym terenie już bardziej specjalistyczne działania z tego zakresu, jakim jest kontrola obywatelska. Według ekspertów przejawy nietolerancji mogą być chęcią zaistnienia aferzystów w mediach. W Białymstoku można powiedzieć, że wywołano wilka z lasu troszeczkę. Bowiem na etapie, kiedy jeszcze były to przypadki odosobnione, były dziełem po prostu osób prymitywnych, które w ten sposób poprawiały sobie samopoczucie, uzewnętrzniały jakieś swoje durne, zupełnie nieprzemyślane poglądy, które są charakterystyczne dla wieku, dla danej subkultury i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że wyjściowo one nie warte były takiego nagłaśniania. Natomiast warte były spokojnego zajęcia się odpowiednich organów czy odpowiednich służb, nawet związanych z pomocą społeczną i tak dalej. I teraz proszę zauważyć. Ten moment niestety wykorzystano błędnie. Zrobiono z tego medialny show. No a potem, no to już jak gdyby zaczęto rzecz namnażać. Pojawiły się kolejne komentarze, zaczęto pisać i polityka, i inne tygodniki opinii. Efekt jest taki, że nagle znajdujemy te osoby. Te osoby czują się dowartościowane. Nagle stają się obiektem zainteresowań mediów, stają się znane, w swoim świecie górują, pokazują, jesteśmy ważni, mówią o nas. Monitoring obywatelski jest w Białymstoku zjawiskiem nieznanym. Trzeci sektor i władze miasta praktycznie nie miały z nim do czynienia. Wśród organizacji brakuje liderów i ekspertów w tej dziedzinie, a władza nie wydaje się być przygotowana na taki rodzaj współpracy. Jeżeli takie działania były prowadzone, to na bardzo małą skalę i w sposób niesystemowy. Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych w 2013 roku przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok wśród organizacji członkowskich wskazują na potrzebę monitoringu obywatelskiego i kontroli strażniczej. 90% z nich uważa, że tego typu działania w Białymstoku są koniecznością. Lepiej jest działać ze wsparciem podmiotów do tego przygotowanych. Wykorzystywać istniejące instytucje, takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, takich chociażby jak rozmaite organizacje strażnicze, które angażują się właśnie w działania monitoringowe, to jest ich cel statutowy i są w tym wyspecjalizowane. Mają w swoim składzie prawników, mają w swoim składzie doświadczonych, prawda, aktywizatorów, liderów, osoby, które umieją dotrzeć
dotrzeć do właściwych gremiów, które umieją pisać odpowiednie pisma, żądać dostępu do informacji publicznej itd. Uczestnicy projektu w ciągu 3 seminariów zdobędą praktyczną wiedzę z wymienionego obszaru i przeprowadzą całościowy proces monitoringu programu Białystok dla Tolerancji, przyjętego w 2013 roku przez Radę Miejską Białegostoku w celu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji. Co tutaj robię, jak to trafiłem? Koleżanka powiedziała, że jest takie spotkanie na temat monitoringu. Jest mi temat w miarę też ciekawy, bliski dlatego, że żona jest Ukrainką. Mieszkam w Białymstoku 4 lat i wcześniej też moja praca z tym była związana z monitoringiem, więc stwierdziłem, że warto tu przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, bo i też doświadczenie rodzinne wskazuje, że warto być i się dowiedzieć, co jest w Białymstoku zmieniane, co jest robione, bo dotyczy to również mnie. Projekt Białystok Wspólny Dom realizowany jest z funduszy norweskich oraz wkładu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Thank you.